Dzisiaj, proszę Państwa, nie będziemy mieli czasu obserwować, jak przyjeżdża czy odjeżdża pociąg do... Idź Państwo zobaczą. No jest. Także, proszę Państwa, tutaj mamy Pałac Kultury, w ogóle jest iluminacja, ale my dzisiaj nie mamy czasu, proszę Państwa, na żadną iluminację. W naszym razie to FM Eurokonczyta Ekstra. Tylko po prostu już jedźmy szybko do naszego Tesco, no bo wiecie Państwo, to pójście dziad katolickie. Bezdomny. Państwa zobaczcie. Widzicie Państwo? I on był u Angolika na wernisażu, tam Berezyńska 27. I po prostu jest tak bezczelny, że po prostu w głowie się to nie mieści. Także ja powiedziałem, nie rozmawiajmy lepiej ze sobą, bo to nie ma sensu. Także nadaję, proszę Państwa, radę, to jest ten Eurokończyka Ekstra. Tak tam jest, żeśmy widziały te światła w pałacu, to kiedyś pali na ilenina. Ale to trzeba być, proszę Państwa, oszołomem, żeby tam stać pod tym pałacem marszałkowskiej i oglądać wszystkie te światła codziennie. Widzimy jakieś iluminacje. Codziennie widzimy jakieś światła. Na piechotę tutaj nie radzę w Warszawie chodzić, bo tu przy 3 milionach mieszkańców odległości są ogromne i w ciągu dnia Warszawy się nie przejdzie. To nie jest tam dla Ameryka Białystok i po prostu nawet o 20.55 jak będzie odjeżdżał sam pociąg do Ameryki Białystok centralnego, to nawet nie będziemy miały czasu dzisiaj na odprawienie tego pociągu. Także nie sobie sami jedziemy, a my jedźmy do Tesco na targówek przez Jasio. Także ludzie, którzy stali przy samym pałacu i którzy stali na ilenina, proszę, nie byli odsunięci się, że to po prostu jest za blisko i że lepiej będzie widać z odległości z samej tej marszałkowskiej. Także proszę Państwa, no tutaj wyznaczki papieża moskiewskie, odprowadzające częstokowskie, rzymskie, łacińskie, albo nie krymskie, robią wszystko, żeby po prostu ludzie, no warszawiacy, katolicy, bo tu nie ma tych ani też prawosławnych, ani mormonów, ani ewangelików, ani świadków. To świadkowie przyjeżdżają z Ameryki Białej, żeby oni odsunęli się tam kiedyś po tej ulicy Marszałkowskiej, no bo tam rzeczywiście lepiej, że jest. Proszę Państwa, widać najbardziej dobrze. No, tutaj odjeżdżamy z tych tarasów. Dzisiaj nie będę robiła w Kerfurku tarasach, bo pojadę sobie do Tesco. Aż zdziwiłam się, że już to ciągle Anglia Ameryki Białystok odjeżdża, proszę Państwa. A jeszcze na tak, na pół godziny dopiero odjazd. No, z peronu drugiego i o 20.55, proszę Państwa. Tutaj przejeżdżamy sobie zawsze przy gitarze, pod gitarą pomiędzy Warszawa Centralna, a teraz Ćwiatkowiego. Także proszę Państwa, takiego bezdomnego łysego z brodą tutaj spotkałam. Poszedł w kierunku Złotych Tarasów, no dzisiaj w Angolika na Berezyńskie. Ale nie jakiś tam łysy gruby, czy co, tylko taki chudy i jeszcze i z brodą. Także wiecie Państwo, jak na XXI wiek, to chyba nie jest to mądre, żeby być z brodą. O ile ja wiem, no, towarzystwo kościelne, tam gdzie jest ta pedofilia w kościele, to muszalne towarzystwo, no nie wiem, ale to pewnie mają, proszę Państwa, modę na brodę, ale w ogóle Warszawa, proszę Państwa, nieba. Nie ma mowy na brodę. Zobaczymy, czy stają świadkowie. Nie ma. Także już jedziemy też pójść na targówek, bierzemy Tesco. Musimy jakieś takie drobne zakupy na jutro jeszcze zrobić, to będzie nam dzisiaj iluminacja oglądaj ze strony marszałkowskiej, iluminacja pałacu, ale już myśmy się nie oglądałyśmy się, nie oglądałyśmy się. Tutaj okręcamy jeszcze raz centralny, jedziemy na targówek, proszę pana.
O lala, Polska sobie radę da. Także tu nie jest Angola, Ameryka Białystok, tutaj nie ma żubrów, tutaj nie ma koni, tutaj nie ma Janowa, żadnego Podlaskiego, ani żadnego Podlasia. Bo na Podlasie to jest kilometrów 200. Proszę Państwa, najlepsze jest to, że na tym KFM Euro Conchita Extra. KFM Euro Conchita Extra. Witam Państwa, że tak ukazali, że będą mi po 1000. Takie w tym szarym świateczku widziałyście Państwo. I jeszcze z tym dużym Jaśkiem tam rozmawiam. U Van Gogh'a. No. Przecież ten drobny Jaśko wcale nie się wymieszcza. On tutaj popluje tak złotymi tarasami z tymi wszystkimi bezdomnymi i co tak się zbiera. Pod się każdy ze śmietników wybiera. Ja rozumiem, że ktoś jest bardzo chytry i mieszka w domu, ale ze śmietniczek też wybiera, no bo jest bardzo chytry. Można znaleźć w każdym śmietniku, zwłaszcza, że w Aleksandrii w Egipcie zakonnicy znaleźli swoje księgi Izajasza. Czyli, że znaleziono Biblię po prostu w śmietniczce, to w Egipcie starożytnym. A tutaj nie jest starożytny Egipt, tutaj jest parafialna polska katolicka, a parafialnie to za ciemnie jest wycofany przez Agnieszkę. No i ta polska katolicka, katolicka Polska, bo nie Angola, Ameryka Białoruska, bo nie ma pojęcia, że w Biblii są skarby, że w śmietniku są skarby. I tak po prostu ci, którzy tam do tego śmietnika Biblię wrzucają, to myślą, że tam Biblię wrzucają tam do śmieci. Ale niektórzy bogacze ze śmietniczki też wrzucają po 100 zł, po 500 zł. I ten, kto ma szczęście, to i to znajdzie. Także nasze radio z KFM Euro Conchita Extra, które pokazuje takie miejsca najnowsze dookoła centralnego wieżowca pobudowane w Warszawie, w katolickiej Polsce, ale oni myśleli, że Amerykę tutaj pozrobią, że Angola, Amerykę, Białystok pozrobią, no niestety tramwaj jedzie i wiadomo, że tu Warszawa tramwaj jedzie, wiadomo, że tu chodzi też o stary tramwaj, że tu chodzi o starego papieża, że ten Angolik, który jest pewnie jakimś tam ateistą, albo może wyznawcą papieża, powiedział, że ta Justyna Hoffman odeszła, że ta jest do Pana, no to przecież człowiek, który umiera, do żadnego Pana nie odchodzi, bo człowiek, który umiera, żyje w nieświadomości i do tego człowieka to w ogóle nie ma, także on jest albo tym katolikiem, gdybym anatemszy, coraz rzadziej chodzi, albo wcale, także wiecie Państwo. Boże, ci też nie za bardzo wierzę w te ruszenie świętego, ale to bardzo dużo jest sekt, bardzo dużo jest tych odłamów, że w samym obrębie kościoła katolickiego jest bardzo dużo sekt, bo i pod świętą Anną też są jacyś tam agapowcy, możesz zobaczyć, czy w sobotę, czy gdzieś tam kiedyś mają takie spotkania pod kościołem, ale są jako fany, jako niemili, jako, no, zresztą tacy jacy i katolicy. Niedaleko jabłko od jabłoni, od farnie. Także już jedziemy, proszę Państwa. Jedziemy do Tesco. Pozdrawiamy Państwa. To nie musi być jakiś tam Tesco Extra, tylko Tesco. No bo wiecie Państwo, Tesco. Mamy produkty takie, no Tesco. Pozdrawiamy Państwa. No i te buziaczki przysyłamy. Budzi za roba, kakarowa, kresiwa, tak świnia. No i jesteśmy w autobusie 160, który na Targówek jedzie bardzo ładnie z centralnego, przez kino Wemina, przez Plac Bankowy właśnie, przez kino Muranów właśnie, przez, proszę Państwa, Szpital Praski właśnie, przez Kościół Praski, Mariana, przez Zoo Praskie, przez Kerpurek Gleński przejeżdża, przez Damę Jagiellońską, przez, proszę Państwa, Liceum Ogólnokształcące, gdzie miałam tysiąc wykładów. No, a teraz to, no my Świadkowie to my idziemy na wszystkich ludzi, czy do takich, czy do biednych, czy do bogatych, czy do domnych, czy do bezdomnych. U nas to nie ma różnicy, proszę Państwa, do kogo my idziemy, bo my musimy po prostu, czy oni będą nas słuchać, czy nie, bo to do przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Także, no, proszę Państwa, do wszystkich musimy iść, aby mieć w ogóle czyste sumienie. To nie o to chodzi, że oni muszą poznać prawdę, a że my mamy dostać jakieś tam 30 tysięcy, czy to, że może oni mają dostać za nawrócenie się 30 tysięcy. Czy że my mamy jakieś takie rajskie noce, proszę Państwa, seks, czy krew pijemy. To wszystko jest nieprawda, bo to jest wszystko odwrotnie. To uważajcie, proszę.
tej sekty bardzo dużo. Duszę nieśmiertelną, wierzycie w piekło, wierzycie w trud, w ubóstwo Jezusa. To wszystko jest nieprawda. Właśnie dlatego wracam z jeziora kłamstwa. Z mestra Tyszowskiego, ludzie na pałacu kultury Stalina i Lenina pokazują iluminację. My nie musimy tych iluminacji oglądać. Całą noc tam stać, bo to chyba dla tych bezdomnych jest. To oni sobie stoją na tej ulicy Marszałkowskiej. Przecież jak są fajerwerki, jest nowy rok, proszę Państwa. To fajerwerki są ile 5-7 minut, góra, góra. I mamy pokazane, proszę Państwa, fajerwerki tutaj w Warszawie, kiedy są dni głupoty. Tysiolandia, Elka Zercielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Galicja Polska. Mamy iluminacje pokazane z Empiku na Marszałkowskiej domu. To bardzo chcemy. Ludzi tam do śmierdzy uliski z czasem i nawet z nim tam rozmawiamy, bo tam nawet są dyskusje nasze słyszane. I pokazane są fajerwerki z Pałacu Kultury Stalina i Lenina i jest podany wykład na temat głupoty warszawskiej. No bo te fajerwerki, to wiecie Państwo, to jest chemia, to jest szkodliwe, tak samo jak i te kopcenia wasze. No, także fajerwerki daleko nie odbiegają od papierosów waszych katolickich. Dlaczego? Dlatego, że przecież prawosławni nie kopcą, Piotrkowi Chowy nie kopcą. Ewangelicy też mają jakieś, czy mormoni, humanitaria, Świadkowie Chowy. A katolicy, to wiecie Państwo, mocą się pod figurą, a diabła mają za skórą tutaj. Co innego na myśli słuchają, co innego robią itp. Także proszę Państwa, to są smuty szatana diabła. No to przecież wiadomo. I oni, smuty szatana diabła, tam na Marszałkowskiej stoją, byli poproszeni o oglądanie całonocne czuwanie wokół Pałacu Kultury Stalina i Lenina, może nie całkiem wokół, ten kościół był przesunięty, proszę Państwa, 60. Karolkowa, nie Karolkowa, to nie służy tylko karmelska, żydowska, a tam cała żydowska wiocha jest, proszę Państwa, łącznie z Andersa 13, na który to wernisaż na Andersa 13 dzisiaj się nie udałyśmy, no bo jeżeli taki dziadostwo u tego Bangolika, no to po co mamy tam lecieć? Ja wypiłam 3 lampki, ale przyznam się szczerze, że mi to wino wystarczy. Nie muszę tak chlać, proszę Państwa, czy tego wina. Jeszcze zwłaszcza, że ten Jaśko mówi, że upiłam się jak świnia, podczas to on jest ta świnia, bo ja jestem szczupła, a on jest bardziej kobylasty, bardziej taki gruby, bardziej taki gadzi i on sam o tym dobrze wie, no, ale robi co może, żeby odwrócić uwagę od swojego świństwa. Chodził kiedyś na mszę do kościoła katolickiego, podawał na tacę 100 zł, jak miał pieniądze, teraz nie ma nic ani grosza i teraz nic nie da. Papieża już nienawidzi, księży katolickich nienawidzi, a z kościołem katolickim był pobity. Znaczy, już jesteśmy na czasie bankowym, nasze radio tego samego końci, tak, jesteśmy w Rechodówkach katolickich, to już tego nie jest za dobrze. To pozdrawiamy Państwa. Rechodówki katolickie, kato. Także proszę Państwa, fajerwerki i Matka Boska objawia się na niebie tutaj w Warszawie. Wszyscy się patrzą po co chce, po niebie, kto, kto, jak i za ile. Radio. Proszę Państwa, Radio Tok FM w Rokoncita Ekstra. Witamy Państwa serdecznie. Proszę Państwa, wjeżdżamy tutaj już z Plasy Bankowego. Mamy Muzeum Niepodległości, Domek Napoleona, Kino Paradiso, Pałac Przybędowski w 14. Proszę Państwa, jedziemy już, będziemy trasą WZP. Policja Polska miga, Policja Polska mryga. No proszę Państwa, wszędzie te rekodówki są warszawskie, katolickie. Przecież wiadomo, że Warszawa to 3 miliony tego. Także proszę Państwa, już do tego zaraz dojedziemy. Ale zdaje się, że dopiero za 15 minut, bo to są korki na trasie WZ. Tu nie jest ani prawdopodobieństwo, żeby tutaj mówić jakieś udogodnienia prawosławne. To są utrudnienia katolickie, lewosławne, katolickie, złe. Thank you.
że wejdę do drogi, jest na autobus. Zrobiłam numer, bardzo młodzi dziewczyny i to. I tak siedzieli tam, proszę Państwa, i bawili się w tym autobusie 160, no ten, który odjeżdża na targówek. A ja po prostu stałam ostentacyjnie i wyszłam i powiedziałam, że nie jestem wasza, oni się tak spojrzeli, po prostu zdumieli wszyscy, no bo szukają jakichś tam cudów, proszę Państwa. No to więc ta w Biblii jest napisane, że Grecy szukają mądrości, a Żydzi znaków, czyli po prostu katolicy szukają tych znaków, czyli cudów na dzień dzisiejszy, no bo to mamy XXI wiek, no to przecież wiadomo, że to są katolicy. Proszę Państwa, tutaj jesteśmy akurat na Serskiej, nasze radio to FM Euro, Kończyka Ekstra, proszę Państwa. I oni nawet nie wiedzą ci, co tak te Marie wierzą, te tego papieża wierzą, przecież wiadomo, Warszawa katolicka, zdrowo ciała katolicka i te różańce klepią i te książeczki do nabożeństwa, co tam w ogóle nie po kolei z tym wszystkim dożywają, że jak to że brama z kości słoniowej, wieża Dawidowa, módl kawy się tam za nami, no to przecież to się wszystko kupy nie trzyma. Także proszę Państwa, żeby oni tu przyszli na tę szwedzką, to przecież chociaż może tego słowa Bożego by się poduczyli troszeczkę, a tak jak oni nie byli na tej szwedzkiej, nie widzieli Biblii na oczy. Ja mówię, jak to żyć 80 lat i nie widzieć nawet Biblii na oczy, to przecież to jest skupa śmiechu na wydechu. Proszę Państwa, także odstawiłam taki koncert, proszę Państwa, ostentacyjnie wychodząc i już. No. Tutaj na tę szwedzkę, pokażmy salę królestwa, proszę Państwa, przecież tam po tej lewicy, to nie będziemy tych krzyży katolickich pokazywać, że to jest w ogóle wszystko bez sensu najmniejszego szwedzka. Proszę Państwa, muzeum jak muzeum, ale tu jest szwedzka. Proszę Państwa, tam jest sala królestwa po prawej stronie, u prawosławnych, przecież Państwo widziałyście, że przejeżdżaliśmy przez Kerfurek, przez Magdalenę, przez Zoo, przez Floriana, przez Szpital Praski, to przecież tam się nic nie działo. Także proszę Państwa, mówię, że nie ma prawosławnych, a tutaj dopiero jak Państwo tym murem pójdą, tutaj Państwo zobaczą Szwedzka i Solidarności, prawda? Przecież ta Solidarności to jest tak wielka, że tam aż na Wolę daleką prowadzi i nie wiadomo gdzie. Także no z Radzywilla Państwo zobaczą. R4 to nie ma, bo to przecież Państwo zobaczą, Solidarności. Nawet nie musimy tu wnikliwie patrzeć, bo i tak wszyscy wiedzą, że to jest Solidarność. I tu jest mur, nie wiadomo dokąd prowadząc. Także proszę Państwa, dlaczego my mamy tutaj ten program dla tych żydokatolików przeznaczony? No bo chcemy odwołać się do logiki, do rozsądku, żebyście wy zastanowili się nad tym, co wy tu wyprawiacie. Czekaliście na Jezusa Chrystusa 4000 lat, no bo w sumie cały ten naród, prawda, 4000 lat. No jakie macie kontynuacje? Teraz minęły 2000 lat. No jakie kontynuacje macie? Z pogaństwa mnóstwo śmieci wzięliście, jako ci po prostu bezdomni, jako żebracy, jako te dziady, jako ja nie wiem i kto jeszcze, ale to wszystko taka jest prawda, że proszę Państwa, zamiast czytać Pismo Święte i naprawdę stosować się ściśle, no bo wiecie Państwo, szatan nie śpi i on chciałby was kusić. Nawet nie wiem, czy Państwo sobie wyobrażacie, że nawet Żydzi, oni przejęli naukę nieśmiertelności, o nieśmiertelności duszy i zaczęli w to wierzyć. Przecież nawet jest taki musical w Teatrze Żydowskim, sama byłam na Świąteczna Gospoda, byłam na premierach, na wszystkim, już nawet nie chcę. Aż dziwię się, że ta Anita jeszcze chce latać, że tej Anicie się chce latać, a to tu,
a to tam. Przecież to jest wiadomo, że bez sensu. Także proszę Państwa, pozdrawiamy Państwa serdecznie, no i że te buziaki przesyłamy Państwu, buć zarowa, tak karowa, krasiwa, tak śmiaczka. Proszę Państwa, po tych bankietach Anita Lata, po tych wernisażach, nawet widzicie Państwo, myśmy z Ewangelikiem tam też odstąpiłyśmy od tej dobrej 56 i po co mamy tam koczować i latać i zabiegać, a Anita poszła jeszcze gdzieś na ulicę, mała pod... samochód nie wpadła, bo już rower to już prawie na niej był, proszę Państwa, ale ona pojechała gdzieś tam do muzeum, wróciła się i no weszła na wernisaż, oczywiście, że to tylko na zaproszenie, ale boczkiem i jakoś, jak już tam ci co byli, to poszli do domu, to się przerzedziło i ku końcowi zmierzało. Także, proszę Państwa, tutaj jest ciemnica, oczywiście dlaczego? Dlatego, że dochodzimy do Tesco, ale to jest z tej strony od razu mina. Musicie Państwo wiedzieć, że Warszawa jest w ogóle ciemna, ale z drugiej strony, komu by się tutaj opłacało, proszę Państwa, rozświetlać i po co? No się świeci, Państwo, się świeci, na ulicy się świeci. I tutaj tylko można podbić. Można tam zajechać, można tutaj nie dojechać, bo tutaj nie ma dobrego dojazdu do tego Tesco. To tylko z powrotem, jak się z tego, to się wsiada i się wypada. Proszę Państwa, pozdrawiamy Państwa serdecznie, no i że te buziaczki przesyłamy, już jest wszystko okej. Proszę Państwa, już jest wszystko dobrze. No, Tesco i już do domku jedziemy. Także proszę Państwa, pozdrawiamy Państwa serdecznie, buziaczki przesyłamy. Jest bardzo fajnie, jest bardzo dobrze z tym, żebyśmy po prostu byli razem w przyjaźni, żebyśmy się nie kłóciuli. Proszę Państwa, o co chodzi? No oni czekali 4000 lat na Jezusa Chrystusa i wtedy, kiedy przyszedł, no to oni go zabili, no bo myśleli, za dużo myśleli, no tak samo na przykład jak i ten Janek. Przepraszam bardzo, że Jezus Chrystus, bo się wdali w politykę, jest z tym Żydem, oni są Żydami, przepraszam bardzo, byli w niewoli rzymskiej, prawda, Żydzi. Rzymianie ich tam męczyli, przesadowali, maltretowali, proszę Państwa. No to przydałby się im taki Jezus, no tak z biegiem czasu, bo to Jezus nagle nie przyszedł. Tak jak mówię, nawet wy jako katolicy, czyli że są Żydokatolicy, wy jako katolicy śpiewacie, że 4000 lat wyczekiwali. No i że widzicie, i że Jezus jeszcze miał was przy okazji nakarmić, jeszcze dać jeść, i jeszcze mieszkania dać, i to, i tamto. I teraz ten Janek Witek mówi, jak musi zapłacić te 22 tysiące, że już na Matce Boskiej nawet te psy wiesza wszystkie, chociaż tam się do niej modli od czasu do czasu, jako schizofrenik, bo to przecież jest osoba niekonsekwentna, i która zresztą na mszach dawała po 100 zł, opowiadał Janek Witek. Tutaj na parafii, na Saskiej, gdzie zresztą został pobity. Na Lubelskiej 32. Też tak się wygłupiał, bo no, był głodny, to sobie pochodził. Dzisiaj był na obiedzie gdzie indziej. Potem był na obiedzie gdzie indziej. Ale też tam opieka społeczna mu tam oferuje jakieś... I to najlepiej jest tak, jak opieka społeczna daje te obiady. Nie wiem, czy oni pociągają z tej renty jakieś te kwoty. Trzeba będzie jeszcze się spytać tych. Czy to coś kosztuje, bo to najlepiej jest tak, wiecie Państwo, jak oni mają wyznaczone miejsce i dostają tam jeść. No, czy to pociągają z tej emerytury, czy to coś kosztuje też dodatkowo, a może dodatkowa jakaś ulga. No tak więc ten Janek Witek chodził po tych kościołach, tutaj go pobili, nawet swoi właśnie osobiście przyjaciele, prawda, czyli że też, też katolik. Państwo zobaczą, to jakaś policja. No i spod tego Tesco na sygnale, może jakąś złodziejkę, proszę Państwa. My wszyscy wiemy, że tutaj w Warszawie, w hotelu Bristol, mieszkała, proszę Państwa, złodziejka mleka Margaret Thatcher. To może coś w rodzaju Margaret Thatcher, proszę Państwa, że ukradła coś ze sklepu i teraz trzeba na sygnale jechać. Także pozdrawiamy Państwa serdecznie i niestety chopa Żydzi zrobili, że zabili swojego człowieka, a teraz się modlą pod figurą, no to, mając diabła za skórą. Także widzicie Państwo,
kupa śmiechu na wydechu. Jak tutaj się nie śmiać? Jak to jest strasznie głupie. Prawda? Mamy też wyświetlony telebim. Możecie tu się patrzeć. Nie, także zapraszamy. Kaszlą katoliczki, kaszlą, bo tutaj są tylko katoliczki, proszę Państwa, Polska jest katolicka, Warszawa jest katolicka na 95% i nie inna. Także, proszę Państwa, Jezusa zabili, bezdomnego zabili, bo przecież oni sami byli bezdomni, bez pasterza, chcieli, za dużo chcieli i kupa śmiechu na wydechu, a w ogóle to zabili, a on im uciekł, to znaczy, że oni go zabili, a on im uciekł, no do samego nieba, ale przecież nie dla nich jest miejsce w niebie, bo oni myślą, że jak on do nieba poszedł, to oni też pójdą do nieba. No przepraszam bardzo, Jezus poszedł przygotować miejsce dla tych, którzy tam w tym niebie będą, no. Ale to nie wszyscy idą do nieba, bo tylko 144 tysiące tych osób, którzy mają być wykupieni do tego nieba. Także, proszę Państwa, hola, hola, nie tak prędko. No, Państwo zobaczą.